Szlakiem pióra. Nie zapominajmy o tych, dzięki którym możemy być niezapomniani. Baron Felix Konopka. Felix Konopka. Pseudonim Piotr Krzemień. Poeta, tłumacz. Urodzony 17 lipca 1888 roku w Brniu, pod Dąbrową Tarnowską, w rodzinie ziemiańskiej. Był synem Jana Franciszka Konopki, działacza społecznego, polityka, posła na Sejm Krajowy, cesarsko-królewskiego oraz papieskiego szambelana. Człowieka nieposzlakowanej opinii, obdarzonego olbrzymim zaufaniem m.in. przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Ojciec Feliksa, człowiek o wielu zdolnościach, był również kompozytorem sonat, marszów i pieśni kościelnych. Matką naszego bohatera była Anna Krystyna z Bobrowskich. Felix uczęszczał do gimnazjum świętej Anny w Krakowie, gdzie w 1906 roku zdał maturę. Następnie do 1911 studiował nauki rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1912-1914 malarstwo i grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem samego Jacka Malczewskiego. Jego wszechstronne wykształcenie obejmowało m.in. doskonałą znajomość języków francuskiego, niemieckiego, angielskiego, jak również głęboką wiedzę z zakresu literatury, kultury, historii. Po studiach przebywał stale na wsi, administrując rodzinnym majątkiem w Brniu. W 1925 roku zadebiutował wierszami pod tytułem Kwitnący sad, Tonit żerga i Jesień w parku, drukowanym w dzienniku Czas, numer 2, z którym współpracował następnie do 1935 roku. Tłumaczył wiersze współczesnych poetów polskich na język francuski, którego znajomość wyniósł z domu. Przekłady te ukazywały się m.in. w wychodzącym w Warszawie miesięczniku La Pologne Littéraire 1930. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Brniu. Gdzie prawdy, a gdzie ćwierć? Jest tylko to, co idzie w wieczne życie. I to, co drąży w śmierć. I nie ma dnia ani nocy.
jest tylko jaśnienie w ciemności. Ach, oczy olśnieniem bezsennym. Nie ma już życia i śmierci. Jest tylko jedno, codziennie. Zmartwychwstawanie w mocy. Zgłębiły się drobne literki, zamgliły się mętnie pod rzęsą. Zatańczyły zwariowane literki, aż w oczach czarno. Zapachniało jak list wymodlony, jak czyjaś najsłodsza obecność. Wiatr książkę targnął, kartki się trzęsą. Stronice jak ślepe okna, złych czcionek szatańskich zmowa. Na wieki w piaskach zgubione, błękitne źródło rozkoszy, przywarłem ustami do druku, a obecność zmysły zadziwia i płoszy. Jak gdyby na zimnym, twardym bruku, czyś cień najdroższy całował. A na dodatek jeszcze tobie powiem. Strzeż się słów własnych wyrzeczonych w gniewie. Choćby nie gromki był ich ton, nikt nie wie, jakim odbija się echem. Tak bowiem, jak wśród alpejskich skał umiarkowanym, chociażby głosem wyrzeczone słowo, długo o nagie obije się ściany, by w końcu wrócić lawiną ogromową. Tak też, gdy słowa w kosmosu odchłanie, wpadną i wraz je gromko ściana ścianie oddawać zacznie. O jakich tu mowa ściana? Na razie mi twoja w twoja głowa. Z ustokrotnioną powracając mocą, własne złe słowa twoje cię zdruzgocą. Ale choć widzę, że myślą już klucz, nie rad prawdy szukać w pustym bladze. Radzę ci, nie czekaj, a dobrze ci radzę, aż życie samo prawdy cię nauczy. W kurzu zagraconego rupieciami strychu, gdzieś w najciemniejszym kącie, żal się, miły Boże, odnalazłem konika, lśniącą sierść mole zjadły. Z rozprutej pochwiny sypie się struga trocin, a szmat pajęczyny łeb oplatał i grzywy z kołtunionej kępy. I cóż ja tobie powiem, mój rumaku rączy? I czem ty teraz dla mnie? Łękiem twojej kulbaki ledwo kolan bych sięgasz. Ot, już los twój taki, żem cię przerósł i nic nas już dzisiaj nie łączy. Na tym ciemnym poddaszu, gdzie ginące lata skrzętnie zużytych kształtów gromadzą rupiecie, pozostaniesz na zawsze. A przecie, tyś był dla mnie wcieleniem całej treści świata. Pamiętasz, że ty jeszcze te współsenne jazdy brzegami księżycowej na podłodze rzeki prosto w szyb tajemnicę, której czar daleki mróz roziskrzał w srebrzyście trzaskające gwiazdy? Ktoś do okna się wspina, zajrzał. To cień brzozy. Brzękły szyby, ktoś szeptem nagli nas dobiegł. Prędzej. Tam z ciemnych pokojów szeregu przez drzwi współuchylone wieje podmuch grozy. Świat przed nami otwarty od pieca do ściany. Uciekają w popłochu przerażone sprzęty. Dalej, na szklaną górę, na zamek zaklęty. W świat, skrzący jak tęczowy cud bańki mydlanej.
A pamiętasz ty jeszcze tę ścieżkę błędną, co nas skrycie w odludną prowadziła głusze? Szumiał jakiś bór ciemny, w gąszczu w zawierusze coś się rwało jak serca olbrzymiego tętno. I był pęd. W jego majątku znajdowało schronienie wielu ludzi zajmujących się konspiracją. Zatrudniał również i dawał schronienie Żydom, którzy występowali tam jako niezbędni pracownicy, czego Niemcy nie wykryli, zainteresowani głównie grabieniem podobnych majątków z plonów. Po wojnie wywłaszczony przez komunistyczne władze z rodzinnego majątku zamieszkał w Krakowie. Od 1945 należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich. Od 1949 Związek Literatów Polskich. W latach 1947-1950 ze względu na swoje umiejętności malarskie był zatrudniony w Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków i pracował przy restauracji ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim, co pozwoliło mu przetrwać najtrudniejsze lata, gdy pozbawiony majątku musiał zamieszkać w Krakowie przy ulicy Krupniczej, jednocześnie opiekując się swoim schorowanym i wiekowym już ojcem Janem. By móc egzystować w trudnej powojennej rzeczywistości, zmuszony był wyprzedać ocalałe resztki zabytkowego wyposażenia ze swojego dworu, między innymi zabytkowe gobeliny sprzedane muzeum w Kielcach i Poznaniu. Trzeba tutaj koniecznie nadmienić, iż pozostała na dworze w Brniu część wyposażenia uległa dewastacji i rozkradzeniu, a sam Feliks Konopka miał wzbroniony wstęp do swoich posiadłości, których nawet nie mógł odwiedzić. Mimo to nie załamał się, nie poddał, nie popadł w depresję, a mając już w roku 45 57 lat, służył kulturze polskiej. Popularyzował ją, tłumacząc na języki obce. Nie zajmował się polityką, nie był skórzalczy wobec komunistycznych władz. Pozostał człowiekiem nienagannych manier, Polakiem i Europejczykiem w najlepszym tych słów znaczeniu. W następnych latach zajmował się twórczością poetycką i przekładową z literatury francuskiej i niemieckiej, a także tłumaczeniami poezji polskiej, szczególnie romantycznej, na te języki. Między innymi dokonywał przekładów tekstów do utworów muzycznych publikowanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Otrzymywał za to prestiżowe nagrody. Mimo że czasy były nieprzychylne w sensie politycznym dla byłych ziemian wywłaszczonych z majątku, to tłumaczenia jego autorstwa były na tyle znakomite, że po dzień dzisiejszy uchodzą za bezkonkurencyjne, jak na przykład Faust Goethego. Dokonywał też tłumaczeń tekstów do utworów muzyki poważnej, współpracując z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Wśród jego osiągnięć są między innymi utwory Lutosławskiego. Współpracował także z Polskim Radiem jako autor audycji literackich i adaptacji, też pod pseudonimem Piotr Krzemień. Jeszcze przed wojną obracał się w kręgach artystycznych. Pisał wiersze związane z grupą poetycką Czartak. Publikował w ówczesnych czasopismach literackich. Wydał kilka tomów poezji. Pierwszy w 1921 roku. Zachęcony przez reżysera francuskiego Louise Jouffta w czasie jego wizyty w Polsce w 1948 roku podjął się przekładu Zemsty Aleksandra Fredry. Wiele lat pracował nad tłumaczeniem Fausta Goethego i planował napisanie rozprawy na ten temat, czego nie spełnił. Od 1959 należał do Polskiego Penklubu. Za prace przekładowe otrzymał w 1963 nagrodę Penklubu. W 1977 nagrodę Zaiksu, a w 1978 za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury nagrodę miasta Krakowa. Od 1976 był członkiem, założycielem The International Academy of Poets w Londynie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 1957 i Krzyżem Komandorskim 1979
Orderu Odrodzenia Polski. W roku 1978 Feliks Konopka wziął ślub ze swoją sekretarką, panią Marią Gościej, kobietą niezwykle szlachetną i odpowiedzialną, która będąc dużo młodsza od swojego męża, zaopiekowała się nim, stając się pod koniec życia oczami ociemniałego już wówczas Feliksa. Po jego śmierci natomiast w sposób wysoce odpowiedzialny zabezpieczyła jego archiwum i w sposób nie mniej szlachetny, nie przykładając wagi do majątku po mężu, z miłością dbała o dobre imię Feliksa. Zmarł 17 lutego 1982 w Krakowie, pochowany tamże na cmentarzu rakowickim. Staszku, a gdy zmiarkujesz, że na mnie czas, Staszku, zaprzęgaj. Długo za nami rozwija się wstęga razem przebytych dróg. I dałby Bóg, byś w tę ostatnią z nich, ten jeszcze raz, ty, Staszku, zawieść mnie mógł. Boś ty mnie wyprzedził i drogę już znasz. Ach, jak wiatr wieje. To nic. Gdy ujrzysz, że na mnie czas, ty po mnie przyjedź. A tak bym sobie marzył, tak bym chciał, żebyś przyjechać mógł tak przed świtaniem. Jakąś śnieżystą, mroźną, groźną noc. Tak jak to niegdyś. Pamiętasz? Gdy niezawodnie, a zawsze znienacka, niczym ta mucha natrętna, co śmierci zaród niesie na swych mackach, pod senny jeszcze zajeżdżałeś ganek, by mnie, jak wrogi mi gość, wyrwać wprost z ramion mej słodszej z kochanek. Com potem sam w rozpaczy od niej odszedł. I w tylu innych szukał jej na darmo. Dziś lat nade mną długi przemknął poczet. W rozgwarze świata ścichło tęskne larmo. A mnie jej nigdy, nigdy, nigdy dość. To stać najsroższa była z moich prób. Lecz o tym tylko tobie mówię. Feliks Ignacy Leon Konopka. Urodzony 17 lipca 1888 roku. Zmarł 17 lutego 1982 roku. Matura, maj 1906. Studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rolnictwo, lata 1907-1911. Według indeksu. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Kurs Jacka Malczewskiego Malarstwo oraz kurs Grafiki Wojnarskiego. Lata 1912-1914. Dane według indeksu. Nagroda konkursowa na wystawie. Medal brązowy 27 czerwca 1914 roku. Twórczość oryginalna. Słowa w ciemności. Kraków 1929. Krakowska Spółka Wydawnicza. Ostatnia jesień. Wiersze wybrane. Kraków 1972. Wydawnictwo Znak. Etne Nos Indukas. Wybór wierszy. Kraków 1981. Wydawnictwo Literackie. Fragment wywiadu radiowego. Pytanie dziennikarki. Panie Feliksie, czy chciałby mi pan powiedzieć, jakie są pana poglądy na sztukę tłumaczenia? Feliks Konopka. Tak jak w każdym zawodzie,
tak i w zawodzie tłumacza naczelnym obowiązkiem jest uczciwość. Kwestia talentu, wiedzy, znajomości języków jest sprawą dalszą, a na pierwszy plan wysuwa się pytanie, czy dany tłumacz, biorąc na swój warsztat dzieło cudze, pamięta, że odtąd w rękach swoich ma nie tylko inwencje i pisarskie walory, ale przede wszystkim honor autora oryginału. Sprawę tę w dużym stopniu zaostrza fakt, że w większości wypadków autor oryginału już nie żyje i sam bronić się nie może. Dziennikarka. Ale musi być przecież pewna swoboda. Pan raczej ogranicza swobodę tłumacza? Felix Konopka. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja sam jestem zwolennikiem jak najdalej posuniętej swobody w przekładzie, śmiałego odbiegania od dosłowności, zastępowania metafor oryginału innymi metaforami, lepiej brzmiącymi w języku, na który się tłumaczy. Ale za rzecz niedopuszczalną uważam świadomą, a nieraz celową, niewierność intencjom autora i uwłaczające jego honorowi posługiwanie się jego dziełem dla głoszenia nie jego, ale własnych, tłumacza idei czy poglądów. Złym przejawem jest przeto, że tego rodzaju translatorskie wybryki spotykają się nierzadko ze strony odbiorców, a nawet krytyków, z dużą wyrozumiałością i niemal uznaniem. Podkreślam więc, że tłumacz przede wszystkim musi być uczciwy, a poza tym niech każdy robi to, na co go tylko stać w tym zawsze obowiązującym dążeniu do wyjątkowo tylko osiągalnego ideału kongenialności. Był kierownikiem młyna, który należał do panów, do państwa Konopków. Vis-a-vis tego młyna był taki stary domek, który do dziś zresztą tam istnieje. No i w tym domku moja rodzina mieszkała tam razem z nami. Ja tam przyszedłem na świat. Więc trudno mi określić, w którym momencie ja widziałem pana Feliksa. Pan Konopka był człowiekiem z natury dobrym, to nie był jakiś sknera czy coś takiego. Ale majątek zamiast mu się powiększać, to mu się raczej zmniejszał. Wiem, że stary Konopka, ekscelencja, tak go nazywali, który był kiedyś szambelanem u papieża Piusa XI. Tak słyszałem. Jeśli mu przyprowadzono kogoś, kto tam dokonał jakiejś kradzieży na jego szkodę, w jego mieniu, na polu gdzieś tam i tak dalej, to on go z reguły usprawiedliwiał i mówił, że to i tak wszystko kiedyś będzie wasze. On był doskonale obeznany z sytuacją, jaka panowała wówczas, międzynarodową, społeczną i w ogóle. I wiedział, co mówi. I niedługo trzeba było czekać, żeby się to spełniło właściwie. Także ja sobie nie przyjąłem momentu, kiedy pierwszy raz widziałem pana Feliksa, bo
o panu Feliksie to raczej się więcej słyszało, niż się go widziało. Ja już zapamiętałem sobie taką imię takiej jednej pani, którą trudno nazwać, no może i nie trudno, ale niektórzy tak przypuszczali, że to jest dama jego serca. I na imię jej było pani Jadzia. Ale nikt nie wiedział, ja do tej pory nie wiem, jak ona się nazywała. Nigdy nie operowano jej nazwiskiem. Była bardzo sympatyczna dama. Taka dama do towarzystwa. Ona tam była guwernantką chyba. No i dość długo, no chyba do czasów wybuchu wojny, o pani Jadzi się słyszało, a potem niestety słuch jakoś powoli zaginął, kiedy wiadome zmiany nastąpiły, parcelacja majątków i tak dalej. Natomiast ja pana Feliksa oczywiście widywałem wtedy w różnych sytuacjach, ale głównie jako jadącego bryczką na przykład, odpowiadającego na ukłony i tak dalej. Wszyscy go tam szanowali. On był po prostu lubiany, bo był po prostu zwyczajnie dobrym człowiekiem. To był człowiek dobrze wychowany. Widać było to wychowanie na nim w każdym calu. No przecież skończył Akademię Sztuk Pięknych. Był uczniem Jacka Malczewskiego, który zresztą mieszkał w kamienicy, która do niego należała przy ulicy Krupniczej 8. No, ale wcześniej nie słyszało się, żeby o nim jakichś negatywnych opinii, a ojciec mógłby na ten temat, gdyby były takie historie, mój ojciec mógłby najwięcej powiedzieć, jeszcze gdy żył. Ale nie słyszałem z jego wypowiedzi nigdy nic takiego, co mogłoby uwłaczać godności pana Feliksa w tym względzie. To wszyscy wiedzieli, że majątek ma niemały, bo w 1890 roku, jak sięgałem tutaj do tych źródeł kiedyś, pan Jan Konopka senior, jego ojciec, posiadał 315 hektarów ziemi w różnych miejscowościach na terenie Małopolski. No, to było trochę, ale ten majątek z biegiem czasu raczej malał niż wzrastał. To najlepiej świadczy o tym, że tam nie było jakiegoś ciągu w kierunku powiększania majątku, czy jakiejś takiej drapieżności w tym kierunku. To samo moim zdaniem wiele mówi za siebie. Kiedyś ja pamiętam, jeśli chodzi o ten Breński zwłaszcza, to sam budynek jako taki mi się bardziej podobał. A potem jak nastąpiła demokracja ludowa, no to demokracja widziała wszystko po swojemu. Przebudowali to, uprościli, bo tam dobudowali jeszcze piętro dla potrzeb szkoły rolniczej. No i to się tak jakoś zbrzydło po prostu. On w tej poezji to właściwie wyraża cały swój światopogląd. Całą gamę tego wszystkiego, przez co w życiu przechodził, czym się zajmował, w co wierzył i tak dalej. Jestem święcie przekonany. Znam troszeczkę tylko tą pozycję, o tej glinie tam coś pisze, prawda? No, tam gdzie mnie strasznie ujął tym wierszem o Michałku Mendali. A to jest nazwisko w Olesie
dość znane i wszyscy wiedzą, jaka to rodzina i tak dalej. A to znakomicie. Jak go przeczytałem pierwszy raz, to trudno się było o nie przejąć, nie rozczulić wręcz. I te wiersze mówią same za siebie o panu Feliksie. Kim był, jaki był jego stosunek do rzeczywistości ówczesnej. No tak, to już było w okresie, kiedy oni byli pozbawieni tych majątków i pan Feliks po prostu nie miał z czego żyć. No, ponieważ w sprawach sztuki to jednak na czymś się znał, więc go zaangażowano do ekipy, która zajmowała się wtedy renowacją ołtarza Vita Stosza. Wiem, że jego rola tam była całkiem niepośrednia. No i wynagrodzenie z tego tytułu było dla niego głównym środkiem do życia wówczas i trochę później. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych członków jego rodziny, to ich na terenie Olesna raczej nie było. O ile wiem, to przebywali gdzieś w rejonie albo w samej Warszawie, czy w okolicach Warszawy. I nie wiem właściwie, czym się zajmowali, ale wiem, kim był najmłodszy z tej ich generacji, też Jan, najmłodszy z Janów, syn Jana i wnuk Jana zresztą. Był sekretarzem byłego premiera Piotra Jaroszewicza. Tak. No czyli, że tam ostatecznie w sensie materialnym sobie jakoś poradził. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych, no to nie wiem. Pan Feliks był w Krakowie, tam miał tą kamienicę przy ulicy Krupniczej 8 i do pewnego czasu, dopóki go całkiem nie wydziedziczono, no to tam mieszkał. A później, i ja go wtedy właśnie najczęściej widywałem. Widywałem go często na przykład w Barze Mlecznym przy ulicy Basztowej. Był taki bar. Był nędznie ubrany w takim płaszczu ortalionowym, podgumowanym. No to były lata 60., 70., gdzieś tak. Mieli opinię obszarników. A komuna to komuna. Cóż, walczymy z obszernikami. Przyszło mi żyć i wszystkim moim rówieśnikom w tym okresie, państwo nie doświadczyliście tego bezpośrednio. Ja na ten temat mógłbym wiele powiedzieć, musiałem się wpisać w te życiorysy. O jego małżeństwie to mi wiadomo dopiero od niedawna. On się ożenił po raz pierwszy i ostatni w 1978 roku. I nawet wiem z kim. Gościej Maria, krakowianka zresztą, która była jego osobistą sekretarką, a z zawodu była lektorką języka francuskiego na krakowskich uczelniach, która po jego śmierci całą zebraną dokumentację, jaką dysponowała, przekazała do Biblioteki Jagiellońskiej. A w tej bibliotece, jak już pani mówiłem, pracowała, już teraz jest na emeryturze, córka mojej kuzynki, Teresa Romanowska. Rodzina się cieszyła ogromnym szacunkiem.
No choćby dlatego, że się zachowywali przyzwoicie. Zarówno w stosunku do tak zwanych poddanych, dopóki tymi poddanymi byli, jak i w stosunku do innych. Pan Felix był w Krakowie. No. A w ich majątkach zapanował socjalizm. Wiadomo było, że to jest rodzina z wyższej półki. Oni zarówno jeśli chodzi o dostęp do dóbr, mieli bardziej nieograniczony niż nasza dzisiejsza na przykład przeciętna rodzina. No więc to ustawiało ich już w odpowiednio lepszej sytuacji. Co byśmy nie powiedzieli. Ja znam na wsi wiele rodzin, gdzie jest, można wskazać na bardzo niektóre zdolne osoby, które ze względu właśnie na to, że nie miały, bo teraz trochę jest lepiej pod tym względem i za komuny, o dziwo, było też lepiej. Z tym, że to wszystko było, za wszystko się płaciło jakoś. I dzisiaj, znaczy wtedy nie było możliwości, żeby taka osoba autentycznie uzdolniona w jakimś kierunku miała możliwość kształcenia się, no, jeśli nie miała poparcia lub środków materialnych. Przecież wiele było takich osób. W bardzo wielu rodzinach. No więc to, ja myślę, że jest ta zasadnicza różnica, która różniła wtedy te dwa pojęcia. Bo oczywiście ta możliwość do tych dóbr określa nam wszystko to, co nas spotka w przyszłości. Przecież. A więc możliwość kształcenia w takim kierunku, w jakim byśmy chcieli i tak dalej. Wiesz, oni mieli możliwość wyboru większą niż ktoś, kto nie ma takich środków. A więc z tego można by im było tylko pozazdrościć. Ojcu przybywało coraz to więcej obowiązków, bo pan Felix, wie pan, tak, nie znał się na gospodarowaniu tak, jak powinien. Wobec tego majątek mu przeciekał między palcami, można powiedzieć. Wobec tego ojcu też nie był w stanie płacić tyle, ile mógłby. No i ojciec tam, nie wiem dokładnie, ile to by było w przeliczeniu na dzisiejsze jakieś historie, ale wiem, że ojciec tam narzekał trochę na to. I w efekcie później, jak się dowiedział o możliwości pracy w niedomicach, no to w końcu podziękował za pracę panu baronowi. A może wtedy najęto nawet wreszcie z prawdziwego zdarzenia księgowego, bo ojciec także rolę księgowego tam pełnił. Jak trzeba było wydać komuś z magazynu jakąś drobną rzecz, to ojciec musiał z młyna gonić i wydawać. Wie pan, no, na to się tam troszeczkę żalił, ale nie żeby robił jakieś sceny tam panu baronowi czy coś takiego. Chwalił go za przyzwoitość. I tego typu pozytywne określenie, jakie można o człowieku porządnym mieć. Wiem natomiast, że za okupacji tam było takie olbrzymie, już teraz jest trochę zabudowane, to olbrzymie
pole obok toru, między torem kolejowym a Brniem. O, była taka. I to tam zawsze było siane zboże, były siane zboża różne. Za okupacji no to tam było pszenica, żyto, owies. I jak to koszono po skoszeniu, to konopkowie pozwalali, wręcz namawiali ludzi okolicznych, że se mogą zbierać dowoli, ile chcą, te kłusia, jakie tam jeszcze pozostały. No to ludzie z tego korzystali. Ja zresztą pamiętam też, choć mi nie były potrzebne specjalnie, ale sąsiedzi mieli kury, no to to się im tam podrzucało. A ja to zbierałem, bo inni zbierali. Jak to jest? Co to miałem kilkanaście lat. Człowieka się wszystko podobało wtedy. Bardzo prawy człowiek. Opinia taka wynika nie tylko z tego, co napisał, zarówno w prozie, bo jego prozy to tam akurat nie znam, ale szczególnie w formie wierszowanej, ale z jego życia codziennego i życzliwości dla ludzi. Moja rodzina z ojcem, zresztą w roli głównej, mu bardzo wiele zawdzięcza. No bo ojciec wtedy, kiedy było duże bezrobocie, znaczy bezrobocie trwało dosyć długo i było znane jako bardzo dotkliwe, zawdzięczał mu pracę jako kierownika młyna głównie. A potem możliwość zamieszkania w tym najstarszym domu w Oleśnie, przy Sztrece, jak to mówią. On już jest w rozsypce w tej chwili niestety. No i cóż, był po prostu dobrym człowiekiem. O Michałku Mendali nikt się tego nie tykał, ani dziś się użali stareńkiego chłopcyka, nieboscyka Mendali. A on cierpiał od głodu i od wszelkiej pogody. Wciąż jednako był stary i jednako był młody. Każdy ci go ofuknął. Ty późnioku, ty kukło. A on nie mógł pracować, bo mu serce się tłukło. Więc się skulił i milczał. Co wycierpiał po cichu, Matce Bosce po trosze opowiadał na strychu. Na tym strychu, oj zimno, jakoś w grudniu to było. Lik Mendala na słonie, a już mu się dwoiło. Ozmyślał se coś jeszcze, patrzył światło miesiączka. Otuliły go dresce, ogorzała go gorączka. I zmąciły się zmysła, coś se przybrał do głowy. Jakaś Wisła, nie Wisła, jakiś gorąc lipcowy. Czy jest gdzie? Czy w Oleśnie? Roz się obmyć z tej bidy. Wziął ozdziwać się we śnie, a nie wiedział są kiedy. Płascu winę z fluk starą, srócił kabot, zzuł buty. Czy cię pombóg pokarał, czy może rozum popsuty? Zdjął kosulę, zdjął pory, nic nie słuchał, nie pyto. A mróz patrzy przez śpary, ostrzy zęby i zgrzyto. Syćkiem wody ścion nakry, trzescą gąty, krew ziębnie. Lepiej by się cym nakryć, psiakryć dziadu kpis ze mnie. A Mendala nie słucha, jakiś żor go zgrzywo i ta woda go ciągnie, woda wielko i żywo. Nagi stoi na brzegu, nagi nędzą swą całą, ale fut się ozdziwał, bo mu jeszcze za mało. Do imentu się ozdział. Jednym wszyćko zdjone cięgiem. Powyskładał swe choby tuz nad wody tej brzęgiem. Złożył odzież swą lichą. Złożył wszyćko na prędce. Złożył ustaw uśmiechu.
złożył stare swe ręce i w roz pojrzał z wysoka, jakby z jakichś stu pięter na te swoje łachmany, na swe serce pęknięte. I przeżegnął się duchem, jakby sedł do kąpieli, jak nie chluśnie w tę wodę, aż krzyknęli anieli. Pochwyciła go fala, w wartkim niesie go biegu, a łachmany, kajdany, het ostały na brzegu. I brzeg cały gdzieś ostał, w siwej zginął mgławicy, a mendala se hulo, porskojno, a krzycy. Już nie czuje swych gnatów, wielgiej buja swobodzie, mimo to na świecie, jak gołemu we wodzie. I poniesły te fale na słoneczne oddale stareńkiego chłopcyka, nieboscyka Mendale. Thank you.